Z nami jeden z najlepszych tenisistów stołowych w Polsce, czołówka światowa, Wang Zhengyi, Chińczyk z polskim obywatelstwem od 10 lat w naszym kraju. Witaj, Wang. Witam. Dzień dobry. Michał. I twoja córka Sara. Dzień dobry, Sara. Witaj. Wang, przyjechałeś 10 lat temu jako zawodnik tenisa stołowego. No wiadomo, wy w Chinach gracie fantastycznie. Dziś jesteś w klubie Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Niedawno awansowaliście do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, czyli sukces za sukcesem. Jak się czujesz u nas w kraju? Bardzo dobrze się czuję, wspaniale. Na początku w Polsce było bardzo ciężko i żadny ani A, ani B. No tak. A teraz mam taką śliczną córkę i mam Masz żonę. Piękną żonę, tak, Polkę, jest. Pokochałeś nasz kraj. A początek był taki, proszę Państwa, że Wang przyjechał tutaj na tak zwane testy. Co Ci powiedział Leszek Kucharski wtedy, legendarny nasz tenisista? Tak, na początku przyjechałem, powiedział trener Leszek Kucharski, że masz 20 dni, żadną grę nie przegrać. Jeżeli przegrasz, to wracasz do Chin. Do Chin. A ja byłem strasznie zestresowany. Miałem wizę akurat na 20 dni. On doskonale wiedział o tym. Aha. No i bardzo się starałem. Przez 20 dni żadną grę nie przegrałem. I tak oto Wang został w Polsce. Dziś gra w Bogorii. A jak gra, to Państwo za chwilę zobaczą, bo ja sobie nie mogę odmówić przyjemności wymiany kilku piłek ze znakomitym tenisistą. Państwo widzą to, ale proszę bardzo, idzie nieźle. Powiedz, Wang, jak w Grodzisku gracie mecz, to ile ludzi przychodzi? Tak koło 600 do 800. I jest wielkie święto, tak? Już prawie tak miałem jest. Punkt, Państwo widzą. Spróbuję zaatakować. Nie, nie udało się. Dobrze, uważaj, mój serw. Czyli tak, tenis stołowy, super fajna sprawa w Grodzisku. A powiedz jeszcze, jak święta minęły? Czy mówiliście po chińsku między sobą? Po chińsku? No. Nie, no po chińsku tylko mieliśmy pierogi troszeczkę, trochę. Aha. To jest pierogi z mięsem, ale dopiero poczekaliśmy na pierwszy dzień świąt. Wystaw mi piłkę, teraz Wang, ja spróbuję ściąć, a ty odbierzesz, tak? Ha! Punkt, proszę Państwa, zdobyty ze znakomitym tenisistą. Wang, Sara, wszystkiego dobrego. Bardzo fajnie, że twój tata został z nami. Powodzenia w Lidze Mistrzów. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa wszystkich na mecze do Grodziska Mazowieckiego, a Wang zrobi wszystko, żeby awansować dalej. Dziękuję bardzo. I ucałuj swoją żonę i fajnie, że zostajesz u nas w Polsce. Dziękuję bardzo.